Dzisiaj film o tym, jak dobrać dekolt do dużego biustu. Zapraszam! Jeżeli jesteś posiadaczką dużego biustu, to prawdopodobnie zdarzają się takie sytuacje, że chciałabyś go trochę bardziej ukryć i to są te sytuacje takie zawodowe, oficjalne, ale czasem też chciałabyś go wyeksponować i pokazać. W tych sytuacjach bardziej takich na przykład randkowych. Są pewne zasady, które mówią w jakich dekoltach, w jakich ozdobach dekoltu duży biust wygląda dobrze. Po pierwsze pamiętajmy o tym, że duży biust to jest krągłość i staramy się unikać przy nim okrągłych dekoltów, właśnie po to, żeby jakby nie powielać tego kulistego kształtu. Czyli najlepiej będą wyglądały dekolty, które są takie dosyć pionowe, czyli po prostu dekolty V albo dekolty typu serek. One oczywiście w zależności znowu od sytuacji albo będą bardzo takie płytkie, albo bardzo głębokie, ale chodzi o to, żeby zachować tą taką linię V, tą taką prawie pionową. Unikamy dekoltów, które są bardzo takie malutkie, to znaczy takie, które są bardzo przy szyi, co też oznacza niestety, że spory biust źle wygląda w golfie. Dlaczego? W golfie, w półgolfie, w stójce. Czy też nawet w zapiętej pod szyję całkiem koszuli takiej na guziki, bo to też robi swego rodzaju taki jakby mini golfik. Dlaczego tak jest? Ponieważ w momencie, kiedy zakryjemy tutaj całkiem powierzchnię materiałem, to dodajemy objętości. Więc te wszystkie golfy, zamknięte dekolty świetnie się sprawdzą przy małym biuście. Natomiast przy sporym biuście niestety nie, bo one wtedy robią takie wrażenie, że to jest taka wielka powierzchnia i do tego jest ten biust. Także wtedy ten biust się jakby nie zakrywa, tylko on wręcz się mocno eksponuje. Wbrew pozorom pokazanie dekoltu, nie pokazanie biustu, czyli nie chodzi mi o to, żeby wyciąć ten dekolt, żeby takie były cycki na wierzchu, tylko chodzi o to, żeby pokazać tutaj jakby dekolt, pokazać skórę, wtedy odciąga uwagę od biustu. Ponieważ jest prosta zasada w ubieraniu, goła skóra przyciąga uwagę. Czyli jeżeli nie chcesz, żeby patrzyli ci tutaj, to wtedy pokaż tu. Dlatego właśnie czym szerszy dekolt w przypadku dużego biustu, tym lepiej. I on oczywiście może mieć albo to wcześniej wspomniane V, albo może być w takim jakby diamentowym troszeczkę kształcie, albo może być, i to tak jakby najmniej polecane z tych wszystkich, właśnie w okrągłym. Czyli te okrągłe dekolty, jeżeli one będą bardzo duże, to są ok, są w porządku. Natomiast jeżeli to będzie taki całkiem mały, okrągły dekolcik, to już raczej nie, bo wtedy zabudowujemy się tutaj. Jeżeli jeszcze do tego dużego biustu masz też krągłe, szerokie ramiona, uważaj, żeby unikać jakichś ozdób tutaj właśnie w okolicy ramion. To znaczy duże poduszki, jakieś pagony, bufki, cekiny, bardzo odstające rękawy, to też nie będzie dobre. W jaki sposób jeszcze możemy ten biust jakby sobie tak powiększyć, czego oczywiście nie chcemy robić, to właśnie różnego rodzaju napisy, nadruki, jakieś ozdoby w postaci kryształków, cekinów, marszczeń. Wszystko, co jest szeroko rozumianą ozdobą w okolicy biustu, niestety przyciąga do niego uwagę. Także zasada jest prosta. Jeżeli chcesz odciągnąć uwagę osoby patrzącej na ciebie od biustu, nie ozdabiaj go. To znaczy, jeżeli masz koszulę, nie dawaj tu kieszonki. Jeżeli chcesz ubrać sobie coś z cekinami, to niech te cekiny będą raczej na dole sylwetki, albo nie wiem, w okolicy brzucha, albo w okolicy talii. Niech one nie będą na biuście. Odwracamy uwagę poprzez nieozdabianie, ponieważ to ozdabianie przyciąga uwagę, to znaczy, że wszyscy będą patrzyli. Kolejna rzecz to też niektóre kolory, których należy unikać właśnie w okolicy dekoltu, żeby się nie powiększyć. Najprostszym, takim myślę, że tutaj wszyscy wiedzą, że kolorem, który najbardziej uwypukla, powiększa, jest biały, czyli wszystkie białe plus zbliżone do niego odcienie, czyli pastelowe kolory, bardzo rozbielone, beż, bardzo takie delikatne kolory powiększają, ale też zwracają bardzo mocno uwagę kolory, które są szalenie ostre, czyli fluorescencyjne, na przykład ostra czerwień, coś, co jest takiego bardzo, bardzo intensywnego, jakiś nie, mocny haber, to jest też kolor, który tutaj, jeżeli będzie w tej okolicy, będzie mocno przyciągał uwagę. Można więc powiedzieć, że zasada ubierania dekoltu przy dużym biuście jest prosta. Jeżeli nie chcesz, żeby ludzie tam patrzyli, unikaj ozdób, odsłaniaj skórę i nie noś mocnych
kolorów. Co tak naprawdę oznacza, że to wszystko mogą robić osoby, które mają mały biust, żeby właśnie go powiększyć, by przyciągnąć uwagę, żeby dodać tutaj trochę jakiejś trójwymiarowości. Jeżeli podobają Ci się moje porady, bardzo będzie mi miło, jeżeli będziesz subskrybować mój kanał i podzielisz się tym filmem z swoimi znajomymi w mediach społecznościowych. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!